Cześć, tu kolejny podcast Horyzonty Rynków, podcast nie tylko o ekonomii. Dziś będzie nie o ekonomii. Moim gościem jest Krzysztof Danków, przede wszystkim kolega, założyciel Stowarzyszenia Masz Jajec na Badania i triatlonista. Witam cię Krzysztof. Witam, dziękuję za zaproszenie. Zacznę od tego, co jest dla ciebie ważne. Liczba pięć. Możesz mi powiedzieć, dlaczego ona jest dla ciebie ważna? Z czym ci się kojarzy? I zacznij o sobie opowiadać. No to tu mnie do... <grymne> do tablicy. Pięć, urodziłem się 5 stycznia, to jest pierwsza, pierwsza moja piątka. Rok temu zrobiłem projekt, który nazywał się Chcę. Polegał na pokonaniu pięciu dystansów Ironmana. To pięć wzięło się stąd, że przeczytałem książkę Richa Rolla, który zrobił pięć Ironmanów na wyspach Kona. Tam jest pięć różnych wysp. Każdego dnia robił to na innej wyspie. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię to w moim ukochanym mieście, czyli w Opolu. Zaproszę sportowców i innych triatlonistów, biegaczy też, no bo triatlon są trzy dyscypliny: pływanie, jazda na rowerze i bieg. No i zrobię to właśnie u siebie. Zaprosiłem do tej inicjatywy m.in. mojego przyjaciela Jacka Hanna, żeśmy razem zrobili te pięć Ironmanów, a pozostałe osoby zrobiły jednego, jakąś część, jakiś fragment, tylko pływała, tylko biegała i tak dalej. No ale ogólnie była niesamowita atmosfera, było nas około 100 osób, sto też się ładnie dzieli na, na <grym> pięć, a więc ta piątka jest cały czas e, chodzi za mną, że można powiedzieć, że triathlon to nie są trzy dyscypliny, to jest pięć dyscyplin, bo to jest m.in. też e, regeneracja i odżywianie, więc tutaj trzeba to wziąć pod uwagę, a więc e, to są dyscypliny, których nie widać tak naprawdę, które trzeba, żeby ukończyć. Jak Romana, no to te zawody też polegają na jedzeniu i piciu. Jeżeli się tego nieumiejętnie, nie umiejętni się to robi, no to wtedy takich zawodów się często nie skończy, albo skończy się w o wiele gorszym czasie. Ja jeszcze tego nie oparwałam właśnie, jedzenia wiem, wiem, w kularach rozmawialiśmy się, że się przygotowujesz. Bardzo fajnie, jak kibicuje ci i, i na ile. Mogę, to pomogę. Taki fajny rym. Dziękuję. I kolejna rzecz. Chcę. To jest jedno z tych słów, które tobą kieruję. Czy wystarczy tylko chcieć, żeby coś w życiu osiągnąć? Czy chcę to tylko sport, czy też życie prywatne? Postawa chcę ułatwia, bo to jest postawa, która jest wymierna, która pokazuje działanie. Nie chciałbym być może kiedyś, chcę tu, teraz, natychmiast. I, i to jest wtedy postawa, którą staram się stosować i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. I w ogólnej postawie takiej codziennej, jeżeli mi na czymś zależy, mówię chcę, no to wtedy za tym zaczynam podążać. Motywuję się moje myśli, moja energia skupiona właśnie w tym, w tym kierunku. Robię to dlaczego? Bo chcę. Okej. Okay. To kolejna inicjatywa. Powołałeś stowarzyszenie, masz jaja iść na badania. Dlaczego? Co się takiego w twoim życiu wydarzyło, że właśnie taka inicjatywa powstała? I co dalej z tą właśnie działalnością? you <laughs> No, inicjatywa, wszystko zaczęło się przez to, że w 2016-2017 roku chorowałem na nowotwór złośliwy jądra. I na całe szczęście jestem zdrowy, uporałem się z, z tą chorobą. Przede wszystkim profilaktyka, czyli regularne badanie się i, i niezbagatelizowanie bólu, który odczuwałem, a więc tutaj pójście za ciosem, po prostu nie jakieś środki przeciwbólowe i tak dalej, może później. Troszkę byłem jak dziecko we bo nie chodziłem do urologa. Było to dla mnie też wstydliwe, nowe, ale stwierdziłem, że jeżeli mój organizm mi coś mówi, mówi poprzez ból, a to jest trochę tak płacz dziecka. Nie potrafi powiedzieć, ale płacze. Mm -hmm. Tak samo nasz organizm bólem sugeruje, że coś jest nie tak. No i zacząłem diagnozować to, szukać, szukać przyczyny. Poszedłem do jednego lekarza, drugiego, trzeciego. No i każdy potwierdził, że to jest raczej, raczej nowotwór. Zrobiliśmy jeszcze rezonans. To już było prawie pewne na, na 100%. No musiałem to wziąć na klatę, musiałem to przerobić w sobie, byłem świadomy, że to jest choroba, na którą się umiera. Ja chciałem życia, więc mocno postawiłem na to, że chcę, chcę przez to przejść cało. No i jestem tutaj teraz. Jak wyzdrowiałem, powiedziałem sobie, że powiem ludziom, że regularna profilaktyka, ale dosłownie regularna, jest w stanie wcześniej wyprzedzić chorobę, przez co zwiększamy swoją szansę. No i wymyśliłem wtedy hasło, tą inicjatywę właśnie. Masz jaja na badania, co jest dwuznaczne. Chodzi o jaja te nasze jądra męskie, żebyśmy się badali, bo nasze żony, partnerki chodzą do lekarza, który nazywa się ginekolog. My tym wiemy, ale my do swojego ginekologa, którym jest urolog, nie chodzimy. I ta kobieta też dzień-dwa może źle spać, już się przejmować, może to dla niej być stresujące, ale idzie. A my, faceci, twardzi, odważni, jak skała, nie chodzimy. A więc ja chcę troszkę odczarować też tego lekarza, że to jest normalny lekarz, do którego trzeba chodzić. I, i się badać. Regularna profilaktyka nie daje gwarancji, że, że my nie będziemy chorzy. Ona daje gwarancję, że my tą chorobę wychwycimy we wczesnym stadium i wtedy jesteśmy w stanie yy, no, wyleczyć się, być zdrowym. A druga kwestia, masz jejcie na badania, e, masz jaja to w, tak w polskim słowniku, masz odwagę, mm -hmm. e, i to dotyczy całego społeczeństwa: dzieci, młodzieży, e, mężczyzn, kobiety. E, masz odwagę, zacznij coś robić po prostu. I to nie chodzi tylko o badanie. To właśnie tą postawę chcę, masz jaja, to, to zrób to. Okay. A czy ludzie cię słuchają? Bo wiem, że robisz sporo Nie. takich inicjatyw. Opowiadasz właśnie o chorobie, o tym, jak z niej wyszedłeś, co dalej zrobiłeś, że to też była taki, taka swoista droga do tego sportu, bo wydaje mi się, że na początku był sport, później trochę przerwany właśnie przez chorobę, i później też dzielnie wróciłeś i pokonałeś można powiedzieć, samego siebie. Opowiadasz o tym ludziom i czy to do ludzi trafia, bo to jest dla mnie ważne. Trafia, trafia. Dużo rzeczy się dzieje trochę tak... W tle. Temat jest wstydliwy, dotyczy naszej hmm. intymności i, i tutaj ludzie muszą to przerobić w sobie, usłyszeć, wrócić do domu, przespać yy, i, i powoli, później ktoś pisze do mnie, miesiąc yy, później, świetna prelekcja, krzył, poszedłem do lekarza, przybadałem się, jest ok. Yy, mówię, wrzucisz to tam na social media, żeby inni też wiedzieli, zachęcimy hmm. ich, nie, to zostawię dla siebie. No i to trochę tak się dzieje. Dużo rzeczy dzieje się w tle, ale mam wiadomości i mogę się pochwalić, że około, yy, około prawie 10 osób, dzięki naszej inicjatywie jest zdrowych, była chory, chora, miała nowotwór, ale dzięki temu, że szybko się zdiagnozowała, po prostu to, to te osoby są chore. Mówię około 10, bo to 8, liczę tak szybko w głowie, ponad 8 na pewno, a więc to jest dla mnie niesamowity wynik, że 8 osób jest zdrowych i żyje po prostu dzięki temu, co robimy. Natomiast o tym zapalaniu, jak ja leżałem na onkologii, wtedy miałem 38 lat i seksy zawsze myślałem: zrobię Ironmana, jak będę miał 40 lat, czyli ten pełny dystans, ten królewski dystans triatlonowy. I myślę, jak wyzdrowieję i wyjdę, to nie będę już czekał te dwa lata, bo może mnie nie będzie, mo, mo, może się nie uda. Po prostu spróbuję zrobić wszystko, żeby zrobić to jak najszybciej. I faktycznie z onkologii wyszedłem w styczniu, a w sierpniu 25, to jest też 25, mm -hmm. dzień się ładnie na 5. Wracałem do tej piątki, z synami wbiegałem w, yy, w Bydgos goszczy na metę Ironmana, organizator pozwolił mi na tych ostatnich 100 metrach wziąć, wziąć ich za ręce i, i tam się w takim korytarzem wbiega na metę. No to mm. niesamowite przeżycie, to, to, e, to, to do dzisiaj mi chodzą ciarki po plecach, jak o tym mówię, ale to właśnie wtedy też tam myśl, że jestem tu z synami, zrobiłem to swoje marzenie, a chwilę temu jeszcze byłem chory i... i, 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 i... No i się, było mi bardzo ciężko, no ale pokonałem to i, i chciałem wtedy zacząć w życiu żyć tą pełną piersią, a nie tak e, tak dnia na tak. dzień. Mhm. Tak, tak. Otwiera się, taki otwiera się rozmach w człowieku, tak mhm. bym to określił. Tak, I on to do proprio. dzisiaj trwa. Cieszę się i gratuluję. Dziękuję. Proszę, powiedz mi jeszcze a propos depresji, bo wiem, że podejmujesz kolejną inicjatywę właśnie związaną z depresją. Głównie chodzi o młodzież. Prawie, a w zasadzie chyba ponad 40% dzieci walczy z depresją, ma myśli samobójcze. Chcesz podjąć kolejną właśnie inicjatywę dotyczącą tej kwestii? Tak, ja nawet tutaj przytoczę takie dane, że co średnio według fundacji Unaweza, co trzecie dziecko o, o, trapi depresję, tak bym to określił, co piąte myśli o samobójstwie, a co mm -hmm. dziesiąte ma Podejmuj. próbę samobójczą. Mm -hmm. Podejmuje taką próbę, i to, te dane są zatrważające. To jest straszne właśnie. I my chcemy tym dzieciom dać siłę, sprawczość, tą energię, żeby oni mieli widzieli Cel życia, sens życia, żeby miały w sobie tą wewnętrzną energię, ten ogień, który będzie je powstrzymywał, dawał radość do życia, a nie popychał właśnie w tą autodestrukcję. Tak, my jako stowarzyszenie połączyliśmy siły z Fundacją Marka Kamińskiego. Właśnie w najbliższym czasie robimy opolski marsz mocy, będziemy wchodzić mhm. na biskupią kopę. W trakcie zbieramy fundusze, dzięki którym przeznaczamy je w 100% na profesjonalną pomoc terapeutyczną. To są takie zajęcia, które nazywają się Life Plan Academy. Są stworzone przez Marka Kamińskiego i sztab psychologów. Mają na celu przez 20 godzin w takich sekcjach weekendowych wzmocnić dzieci psychicznie, pokazać im właśnie drogę, pokazać co jest cel i jak do niego sięgać. Jest takie fajne właśnie hasło, które powiedział Marek Kamiński. Chcemy przygotować dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. I to jest świetne właśnie. Słycie. I wtedy to dziecko wejdzie tak w dorosłe życie z tym rozpędem, z tą siłą wewnętrzną i właśnie, jeżeli dzieci będą silne, to później one jako dorosły człowiek, jako rodzic, jako pracownik, on też będzie miał tą siłę po prostu. Mhm. Nie będzie się tak łatwo załamywał. No, będzie miał siłę psychiczną. Zresztą depresja według Międzynarodowej Organizacji WHO w 2030 roku ma być chorobą cywilizacyjną, a więc chcemy Tutaj właśnie... O tym mówić głośno, że depresja jest wszechpotężna. Chcemy pokazać, że to jest choroba, którą trzeba leczyć, a nie stan jakiejś słabości. Jest to na chwilę obecną dość wstydliwe. Chcemy pokazać, że depresją można zarządzać. Są od tego profesjonalni lekarze. Tak jak odczarowujemy lekarza urologa. Tak samo pokazujemy, że do psychiatry mhm. chodzą osoby, które mają problemy psychiczne po prostu i tutaj nie ma się co wstydzić. Można jakiś prostą mieszanką leków, czy nie wiem, czy się profesjonalnie, Teraz wyraziłem, ale można po prostu ustabilizować na, na, na nasz, nasz stan różnymi rzeczami, spotkaniami psychologicznymi. Przede wszystkim trzeba coś z tym robić, bo depresja nieleczona najczęściej po prostu idzie w kierunku autodestrukcji czyli samobójstwa. To prawda. Właśnie warto mówić o tym, że depresja jest chorobą i nie można tego bagatelizować. Mi się wydaje, że też trzeba rozmawiać z rodzicami, bo bardzo często rodzice zabiegani pracując, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje z ich dziećmi. A z dziećmi trzeba przede wszystkim właśnie rozmawiać, żeby one się przy nas otworzyły. No i powiedz mi, czy sport pomaga właśnie w depresji? Jak było u ciebie? Wiem, że depresji nie miałeś, no ale byłeś chory i też wychodziłeś z tej choroby trochę przez sport. I czy ten sport jest właśnie dla każdego? E, tak, jak byłem chory, no to miałem taki okres takiego zawieszenia, dłużej się leży w łóżku, e, jest mniejsza aktywność, e, nie chce się, ma się takie myśli, właśnie e, czarne bym to określił. E, no i właśnie w, też pomyślałem, żeby być zdrowym, to trzeba się nastawić, chcę żyć. Mam dla kogo żyć, mam pewne marzenia, pragnienia i mhm. będę je realizował i wtedy ta siła napędowa pomaga nam w pokonywaniu tej choroby. W chorobach jestem przekonany, że nastawienie jest kluczowe w tym, żeby po prostu zwiększyć szansę na na wyzdrowienia, więc tutaj jak najbardziej trzeba właśnie zwrócić uwagę na dzieci, no bo dzieci są trochę bez, bezbronne, często nawet nie, rodzice nie mają dla nich czasu, one zaczynają żyć swoim życiem, trochę tym światem cyfrowym. Sporo o tym czytam, yy, widzą na tych różnych mediach społecznościowych, nie będę teraz cytował ich nazw, yy, jak inni żyją, a tam jest dużo nieprawdy, tam są tam są mhm. sztuczne zdjęcia pozowane i tak dalej, a ktoś myśli, że to jest prawda i on się z tym konfrontuje jako rzeczywistość i on się czuje gorszy. To poczucie gorszości właśnie idzie w kierunku właśnie jakiejś apatii, załamania, jakiejś depresji i, i tak dalej. A więc chcę pokazać, że co jest istotą życia, na co trzeba patrzeć, co jest miernikiem i przede wszystkim ta wewnętrzna wartość, ta siła wewnętrzna, że ja jestem że jestem super. Tak, bez, bez, bez takiej przesady. Po prostu jestem e, fajnym człowiekiem i siebie przede wszystkim lubię. To jest ten akcent, który ja stawiam. Lubić siebie. Czy potrafisz e, przyjść do kolejki i nie wyjąć smartfona, tylko rozejrzeć się dookoła, kto jest, co się uśmiechnąć dzieje. Uśmiechnąć się. Tak, tak, uśmiechnąć się i przez 10 minut mhm. nie patrzeć, co się dzieje w komórce w internecie, mhm. jakby to nie nazwać w tym świecie wirtualnym. No i od tego trzeba zacząć mhm. po prostu. Dobrze. Te, czy uważasz, że sport może być narkotykiem, swoistym narkotykiem dla człowieka, dla młodzieży też? Pewnie dla niektórych tak. Jak widzę, jak widzę, jak oni podchodzą do sportu, to jest jakiś poziom narkotyczności w sporcie na pewno. Dla mnie to jest przede wszystkim odskocznia, to jest taki, taki super balans. Balans od załóżmy różnych spraw zawodowych, które niejednokrotnie są trudne, jesteśmy zmęczeni po prostu. Idę na przykład do lasu, pobiegać przynajmniej godzinę, przewentyluję sobie głowę, trochę się zmęczę i wtedy na ten problem po tej godzinie biegania zupełnie inaczej już patrzę. Widzę, że on jest, nie jest taki straszny, jak mi się wydawało, że on jest do rozwiązania, może trzeba go podzielić na dwie części, powoli to wszystko rozebrać na elementy proste i, i, i jest z tego wyjścia. Nie jest to wcale takie czarne, jak, jak się wcześniej wydawało. Natomiast sport daje endorfiny, daje, 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 daje radość, ten nasz organizm lepiej wygląda, poznajemy nowych ludzi, jeździmy na zawody, a więc omaw sobie jakąś taką narkotyczność, tylko to jest ten, ten dobry, zdrowy narkotyk właśnie. Dopamina. E, mhm. Tak, dopamina i przede wszystkim ja jestem właśnie sportowcem, który, który promuje czysty sport, czyli po prostu o własnych siłach, bez jakichkolwiek dopingu i tak dalej. A więc dla mnie właśnie, te, jeżeli już mamy szukać tych narkotyków, to tylko i wyłącznie tych, <grymne> tych czystych. Świeże <grymne> powietrze, aktywność, spotkanie z ludźmi, to jest też <grymne> fajne w sporcie. A więc właśnie bierzmy i, i, i korzystajmy z tego. To jest dostępne, można powiedzieć, prawie że dla każdego. Tylko, tylko trzeba chcieć. chcieć. Właśnie, Dokładnie trzeba tak. chcieć. postawa chcemy. Tak. Postawa chcę, ja również staram się z niej korzystać, chcę i próbuję ją wprowadzić w życie, ale powiedz mi, jak złapać balans. No bo mamy życie zawodowe, mamy życie prywatne i jeszcze sport, na który też trzeba bardzo dużo czasu poświęcać. Jak to sobie poukładać, żeby z tym wszystkim zdążyć i nie zaniedbać w zasadzie każdej rzeczy? No to jest właśnie, trzeba tym dobrze zarządzać. No, Balansem jest, jeżeli, jeżeli chodzimy do pracy 8 godzin, 10, niektórzy pracują 12 godzin, to tego czasu jeszcze troszkę mamy. To jest kwestia na, na pewno na początku planu. To jest kwestia planu. Bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, ty masz fajnie, że możesz uprawiać, to oni często mówią, ty, te Ironmany, masz mm -hmm. tyle czasu. Ja mówię, ja nie mam tyle czasu. Ja mam może mniej czasu niż ty, ale jestem dobrze zorganizowany. Mm -hmm. Ja na przykład wstaję o 5 rano, żeby o 6 już, żeby zjeść na przykład o być na treningu i trenuję do ósmej i na dziewiątą już mam spotkanie z klientem, a ty wstajesz o 8.30. Tak. I to jest kwestia organizacji po prostu. To, to nie jest, że ktoś ma więcej czasu. Jeżeli ktoś naprawdę jest zajęty, ma na tyle dużo zajęć, ja wiem, jak miałem małe dzieci, miałem miałem więcej czasu poświęcałem wtedy w tych strukturach nazwijmy rodzinnych domowych teraz dzieci już są w dużej mierze samowystarczalne i w związku z tym wtedy tą aktywność trzeba dostosować do aktualnego stanu swego życia może pójście na pół godziny na jakiś trening jest Adekwatnej, to jest ten balans. Nie muszą to być 3 godziny, ale idźmy na te pół godziny, ani na pół godziny się nie opłaca. Więc korzystajmy z tego, co jest możliwe w danym momencie. A przede wszystkim przede wszystkim planujmy. Jak coś zaplanujemy, to o wiele łatwiej to wychodzi. No właśnie. Dyscyplina czy motywacja? Co, czym się trzeba kierować? Powinno się kierować? Bardzo dobre pytanie. <noise> e... E... Dyscyplina czy motywacja? Yy, motywacja poparta dyscypliną, mhm. bo motywacja to jest taki początkowa iskra, ale jak w niej nie ma dyscypliny, to ta motywacja tak... Powoli po prostu zaczyna zjeżdżać w dół, a więc trzeba cały czas tą motywację podlewać paliwem dyscypliny, tej konsekwencji. Na pewno trzeba mieć radość z tego, co się robi. Jeżeli, jeżeli mamy radość, że idziemy na ten trening, albo nawet nam się nie chceć na ten trening, ale go zrobimy i po tym treningu, czym ale super, że to zrobiłem, czuję się tak fajnie, i nawet pokonałem w sobie tego takiego małego leniuszka nawet, I to, i, to, i to jest świetne. A więc motywacja musi być, bo to jest ten taki plan przewodni, to motywację musimy w trakcie łapać. Treningów, ale konsekwencja no, jest tutaj szczególnie w sportach, tak jak ja się bawię, ultra długo wielogodzinnych, no to tam musi być ta dyscyplina, no bo inaczej po prostu nie, nie podołamy po prostu. No to prawda, sama się cieszę, jak wrócę z jakiejkolwiek aktywności że to zrobiłam, naprawdę dla mnie to są takie małe sukcesy, to są krok, to jest krok do mam nadzieję tego, co sobie w życiu wymyśliłam i że to w końcu zrealizuję no i tak chyba trochę na zakończenie, Robert Karaś to co zrobił 10 razy Iron Man, jeżeli używam dobrej nomenklatury i to naprawdę w gigantycznie dobrym czasie, te 10 godzin zrobiłam sobie notatkę, 16 godzin przepraszam, 41 minut i 2 sekundy to jest dla ciebie człowiek, który jest Inspiracją, no bo pokonał chyba samego siebie naprawdę pokazał, że wszystko jest możliwe w życiu. Ja Roberta Karasia poznałem osobiście. Mm -hmm. Kilkukrotnie żeśmy się spotkali i raz mieliśmy możliwość tak swobodnie porozmawiania facet z facetem <grym> o takich różnych swoich kwestiach. Można powiedzieć, że jest jakiś ambasadorem stowarzyszenia masz na badania, bo robiliśmy z nim zdjęcia. Mm -hmm, On tak powiedział, że się e podpisuje pod tym, zresztą na szarfie się podpisał swoim imieniem i nazwiskiem, a więc pokazuje, że jest ważne, żeby faceci o siebie dbali. No, dla mnie to on jest, ja bym powiedział takim moim guru w triatlonie. Ja wiem, że z Robertem jest, albo się go lubi, albo nie. Tak się trochę świat triatlonowy podzielił. Ja go podziwiam. On ma niesamowity talent. Tyle razy mu nijas coś nie wyszło. Popełnił jakiś błąd, jakaś dziwna okoliczność się zdarzyła. Ale on dopiął swego. On teraz wydaje mi się, że zatkał usta wszystkim, którzy nie wierzyli w niego i pokazał po prostu, że potrafi... Pokonać dystans dziesięciokrotnego Ironmana, to może powiem o co chodzi. To jest, mhm. On przepłynął 38 km, później przejechał rowerem 1800 km i na koniec przebiegł 422 km. I pokonał ten rekord świata o 18 godzin jeszcze. Mhm. To, to jest niesamowity wynik po prostu. Jestem pełen podziwu, obserwowałem cały czas Roberta, kibicowałem mu, zresztą praca w Tytlonie to jest też team, trzeba powiedzieć tak samo jak w towarzyszeniu, to jest team, że niesiemy pewną, pewne przesłanie, tak samo on tutaj ma bardzo dobrze zbudowany team, w którym każdy wie za co odpowiada i to jest praca zespoła, oczywiście on robi tą katorżnicą robotę, to, to nie możemy mu tego odebrać, ale cały team tutaj ciężko pracował przez te no, prawie 7 dup, a więc to jest... Mm -hmm niesamowity wynik. Jestem pełen, pełen podziwu. Kibicuję Robertowi i czekam na jakieś kolejne jego, jego pomysły. Podoba mi się jego podejście. Po jest niesamowicie konsekwentny i ma żelazną psychikę. I to jest też... I zdrowie. I zdrowie i siły. Tak, tak. To no dla mnie jest niesamowity. Kompletny zawodnik. Mhm. To jakie kolejne wyzwania przed tobą? Kolejne wyzwanie. W na najbliższym czasie chcę pojechać na Mistrzostwa Polski na dystansie, Tomalborka, Malborka na dystansie pełnego Ironmana, to jest 3 września, a taki docelowy, docelowy start to ma być w przyszłym roku w Niemczech potrójny Ironman. To, to jest takie moje marzenie, które. Już można powiedzieć, wróciłem do treningów, przygotowuję się ten Malborg, czyli pojedynczy Ironman. To jest takie przygotowanie, wejście znowu po tym pięciokrotnym, bo trochę miałem kontuzję Achillesa. Trochę odpoczynku wróciłem w inne jeszcze obowiązki. Teraz wracam właśnie do sportu, a więc Ironman w mar we wrześniu. A na wakacje przyszłego roku jadę do Niemiec na potrójnego Ironmana. Dobrze, to ja trzymam kciuki. A jeżeli chodzi o stowarzyszenie, jakie wyzwania? No stowarzyszenie, no to za chwilę zdobywamy biskupią Kopę uh -huh. z Markiem Kamińskim. To I depresja. później znowu ją zdobywamy w listopadzie, bo listopad, czyli mowember, mm -hmm. czyli ten miesiąc taki kluczowy, w którym my, y, zwracamy uwagę na regularną profilaktykę właśnie wśród mężczyzn. Na pewno będziemy wchodzili na biskupią Kopę i zaprosimy do, do tego właśnie osoby, które będą chciały z nami wejść jako manifest, pokazać, że to jest ważne. No i przede wszystkim zwracanie uwagi, tak, y, wzmocnienie całej naszej aktywności w listopadzie, czyli spotkanie się z osobami medialnymi, często przyklejamy sobie jakiś wąs albo mamy nasz afisz Masz jajce na badania i, i, i wtedy chcemy mocno manifestować właśnie, że to jest ważne i przede wszystkim osoby dobrze rozpoznawane w świecie właśnie mediów, wtedy one ten nasz manifest, to przesłanie. Niosą dalej. Pokazują, że one się pod tym podpisują. Jest takich osób coraz więcej, co nas też cieszy. No i wtedy my przede wszystkim edukujemy, uświadamiamy społeczeństwo. Świadomy, świadomy obywatel już on pójdzie się przebadać, bo on wie, wie, że to jest podobne jak z samochodem. Mężczyźni to doskonale hmm. rozumieją co o, rok chodzą przebadać samochody. robię prelekcje, pytam się, kto na przykład ma przegląd w maju i się ileś mężczyzn podnosi rękę i doskonale wiedzą, kiedy mają przeglądy po prostu. A tutaj tak samo zaplanuj, to co mówiłem wcześniej, plan. zaplanuj przegląd swojego organizmu raz do roku. Idź, przebadaj się i śpij spokojnie. Nawet jeżeli coś Ci wyjdzie, to wyjdzie ci w zalążku, bardzo łatwo będzie się tym, tym uporać. Tak samo jak samochodem, coś nam rzęzi, od razu idziemy, naprawiamy, bo wiemy, że ta naprawa będzie, ta usterka będzie postępowała i naprawa będzie droższa albo nawet niemożliwa. Tu mamy jeden organista, więc nie możemy tego przespać, a więc musimy być, być czujni. Ta okresowość musi być kluczowa. Chodzę przynajmniej raz do roku. I nie, że raz byłem, przebadałem się wszystko, ok? Bo z samochodem za rok też idziemy. Idziemy za rok, znowu się badamy, i wtedy możemy spać spokojnie. Jest to jakaś domniemana gwarancja, że tą chorobę jesteśmy w stanie wtedy złapać we wczesnej fazie, jeżeli by była, i być zdrowym, wyleczyć się. Tak, ja myślę, że ze swoim przesłaniem też powinieneś trochę trafiać do kobiet, dlatego że my mamy jakąś siłę sprawczą nad wami i możemy wam raz do roku bądź nawet częściej przypominać o tym, że warto się przebadać. I trzymam kciuki za wszystkie twoje wyzwania, i prywatne, i zawodowe, jeżeli chodzi o stowarzyszenie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że słowo chcę trafiło do Was wszystkich. Zachęcam do słuchania naszego podcastu. Ja powiem jeszcze więcej, że dzięki paniom dużo mężczyzn poszło. Może tutaj w tym naszym podcaście to nie padło. Ja dziękuję wszystkim paniom, bo to właśnie one są tą mocą sprawczą. Po prostu mm -hmm. one właśnie pokazują te jaja. Masz się przebadać, misiaczku tak. i tyle. I nie ma, że woli. A więc mm -hmm. ja dziękuję wszystkim kobietom i ja wielokrotnie jak nieraz gdzieś występuję, właśnie mówię do tych pań, popchnijcie tych swoich mocarzy po prostu tak. do tego lekarza, bo oni są tacy dzielni, odważni, ale tutaj po prostu jest taki problem. I te kobiety są tą siłą sprawczą. Pokazują ten palec, aż tam iść, tak, rejestrują dokładnie. ich mm -hmm. i oni wtedy idą, bo już jest to jest też ten plan, ten mężczyzna jest już wtedy w takim trybie. On ma zaplanowane, on wie, że we wtorek o 16.00 będzie u tego lekarza i on już pójdzie. Ale proces, gdyby on miał wejść się, zarejestrować i tak dalej, on by zrobił wszystko, żeby tego nie zrobić. A więc tutaj drogie panie, bardzo dziękuję. Działajcie. Bez was jest Będziemy. to niemożliwe. Mm -hmm. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dbajcie o siebie. Macie tylko jedno życie i zdrowie. Dzięki.